Dobry wieczór. Z tej strony Monika Bogdanowicz. Widzimy się w poniedziałkowy wieczór na kolejnym live'ie. Dzisiaj Dzień Kobiet, więc live o kobietach, ale nie tylko. Live o zmianach, o tym, jak zmienić w swoim życiu coś na dobre. I o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którego już widzicie po drugiej stronie, którym jest Aldona Sosnowska. Dobry wieczór, miło mi, że mnie zaprosiłaś. Dziękuję ci bardzo. Aldona, ja bardzo też się cieszę i dziękuję, że dzisiaj mamy okazję porozmawiać, bo właśnie twoja historia jest dla mnie też właśnie taką opowieścią, i tym wszystkim, mam nadzieję, którym też zechcesz się z nami podzielić, jak to w twoim życiu wyglądało z tymi zmianami, ale zmianami przede wszystkim na dobre. I tutaj jakby tak jak rozmawiałyśmy, ustalałyśmy ten tytuł, no to właśnie ta druga część ma bardzo duże znaczenie, czyli żeby na dobre, na stałe, tak? Czyli żeby ta zmiana była czymś pozytywnym, bo chcemy dzisiaj o takich przykładach i o tym, jak inspirujesz też inne kobiety do zmian w swoim życiu. No i tak, jak to wszystko, że tak powiem, stało się też twoim udziałem. I no właśnie, tak zawsze od czegoś trzeba rozpocząć, czyli może od przedstawienia zawsze też jest istotne, bo myślę, że część osób może ciebie znać jako dziennikarkę, jako redaktor też naczelną. Wicenaczelną. Tak, mediów lifestyle'owych, różnych. Generalnie prasy kolorowej tak zwanej, jak to było, a w tej chwili też jesteś, masz swój portal, no i właśnie to jest też, do tego historia prowadzi, jak to się wszystko też u ciebie wydarzyło, z czego wynikały też te zmiany, więc mam nadzieję, to wszystko nam dzisiaj opowiesz, ale też chcę jeszcze opowiedzieć, że jesteś też przede wszystkim właśnie autorką książek o zmianach, tego stylu życia, zmianach, które niosą nowe, dobre życie. Coś tak. Chciałabyś dodać już na wstępie? Na wstępie? Tak. Ponieważ sama przeszłam jakby taką zmianę w życiu, to postanowiłam inspirować inne kobiety do tego, tak? Mam taki plan na życie teraz swój i robię to przy pomocy swoich książek, które traktują o zdrowym stylu życia i mają zachęcać kobiety. Ich celem jest zachęcenie kobiet do zmiany stylu życia na aktywny, na zdrowy, na dbanie o siebie. Oraz na swoim portalu, który założyłam rok temu i od roku go prowadzę, i on się też koncentruje wokół tego rodzaju tematyki, tak? Plus staram się jeszcze pokazywać osoby, które mogłyby się stać inspiracją dla innych, tak? Nie koncentruję się wyłącznie na swoich doświadczeniach, ale chciałabym też pokazywać i pokazuję osoby, które mogą być inspiracją dla innych jakby w różnych dziedzinach życia i które się zajmują różnymi rzeczami. No właśnie, to już od razu mi z tyłu głowy się wyświetla, bo zawsze też, tak jak powiedziałaś też przed naszym tutaj rozpoczęciem, że wolisz być w tej drugiej strony, że zawsze to ty zadawałaś też pytania i masz na koncie dziesiątki wywiadów z bardzo znanymi ludźmi w Polsce, aktorami, artystami, no generalnie sportowcami, bardzo, bardzo znanymi ludźmi, którzy też lata pracują na swój sukces. Więc taka sytuacja zawsze jest, mówisz, komfortowa bardziej. Dla mnie tak, na pewno. Słuchajcie, super, że po drugiej stronie też już jesteście. Proszę, dajcie znać, bo to zawsze ta forma live'a jest taka fajna, bo mamy też możliwość porozmawiania i wymienienia się myślami. Ja chciałam jeszcze, bo to mi też uciekło teraz tego dnia przede wszystkim w ogóle przekazać jakby dobre myśli i to, żeby życzyć wszystkim kobietom, wszystkim z nas tej wolności w wyrażaniu siebie, ale i też realizacji właśnie celów i marzeń, które mamy, no bo to
życie bez celu jest pozbawione sensu, więc zawsze mamy gdzieś taką dalekosiężny jakiś plan, żeby to nam wszystkim się udawało. No i właśnie ta walka o zdrowie w ostatnim też roku przybrała trochę inny też wymiar, ale ty właśnie zajęłaś się tym o wiele wcześniej. To dobre samopoczucie i dobrą jakość życia, tym samym też lepszą przyszłość, postanowiłaś jakby wziąć we własne ręce. Właśnie chciałam zacząć od tak naprawdę przedstawienia tej historii. Można powiedzieć, że jak teraz, jakby jak o tym też mi opowiadałaś, że miałaś to bardzo atrakcyjne życie zawodowe, to czym się też zajmowałaś było interesujące, a jednak przyszedł moment, że powiedziałaś, że dalej już taki w ten sam sposób, że twój jakby organizm zaczął mówić, że chcesz coś zmienić i że pora właśnie to zrobić. Co było takim impulsem do takiej świadomości i jakby chęci zmiany? Wiesz, ja jestem jedną z tych kobiet, które przez całe życie, przez pół swojego życia się odchudzały. Zaczynałam zawsze od poniedziałku, od pierwszego każdego miesiąca. Próbowałam wielu rzeczy. Nie potrafiłam jakby przez te lata, które minęły jakby od ciąży mojej, nie potrafiłam wrócić do wagi sprzed ciąży. Nie umiałam tego zrobić. Mój organizm, w ogóle zmienił się organizm trochę ten, ale też się rozpuściłam. Ja głównie się koncentrowałam na pracy swojej. I nie myślałam w ogóle o sobie, ani o swoim zdrowiu. W pewnym momencie zaczęłam się źle czuć sama ze sobą. To jest taki moment, kiedy wiesz, jedziesz na wakacje i się zastanawiasz, czy się rozbierzesz na plaży, czy się nie rozbierzesz na tej plaży, czy będziesz siedziała w t-shircie. Po wakacjach, po powrocie z wakacji nie chcesz oglądać swoich zdjęć. To jest taki moment, a do tego dochodzą jeszcze jakby takie samopoczucie też, nie tyle złe samopoczucie psychiczne i taki jakiś dyskomfort psychiczny, ale dochodzi też takie no nie najlepsze samopoczucie jakby zdrowotne, tak? Organizm zaczyna ci odmawiać posłuszeństwa trochę. Bałam się też, że zacznę chorować. I postanowiłam któregoś dnia, podejmowałam wiele prób, żeby zmienić to życie swoje na lepsze i na bardziej takie zdrowe i pod względem odżywiania i treningów. Próbowałam ćwiczyć i próbowałam coś robić zawsze, ale to było z miernym skutkiem zazwyczaj. Mhm. No, kończyło się tam po, nie wiem, kilku tygodniach. Tak zwany słomiany zapał, tak? Tak, bo to było tak, że jak udało mi się od poniedziałku do piątku trzymać dietę, w sensie zacisnąć zęby, tak zwane, tak, zawsze, prawda? Nie jeść słodyczy, nie jeść ciastek, nie jeść słodkich bułek, które uwielbiałam, to w piątek wieczorem chciałam się za to nagrodzić. I to było takie błędne koło. Czyli taki kołowrót, tak? Tak. I to ciężko mi było z tego wyjść. I któregoś dnia postanowiłam, że albo teraz, albo nigdy, bo już mam tyle lat, już byłam po 40, że to jest tak naprawdę ostatni moment i ostatni dzwonek na to, żeby o siebie zadbać, żeby, no tak jak mówię, te kwestie zdrowotne też miały duże znaczenie w moim przypadku, więc poprosiłam na siłowni, na której miałam karnet, żeby wskazano mi takiego trenera, który mi nie odpuści, bo wcześniej trenowałam z różnymi, próbowałam, ale każdy zawsze dawał się zagadywać. Czyli czarowałaś generalnie po prostu, bardziej niż ćwiczyłaś. Tak, bo ja nie lubiłam się męczyć. Nie należałam do osób, które lubią się męczyć. Ja wolałam siedzenie na kanapie, z książką, z gazetą, film obejrzeć, wiesz, kawy się napić. Jakieś takie lajtowe, komfortowe, wygodne życie, tak? Które niekoniecznie jest jakby zdrową opcją w dłuższej perspektywie. No i wskazano mi takiego trenera, który był bardzo wymagający i tak naprawdę dzięki niemu schudłam. W ciągu roku schudłam 15 kg. Powoli się to odbywało.
Ale jak intensywne było to, że tak powiem, były ćwiczenie? treningi na siłowni, bo akurat siłownia jakoś mi pasowała wtedy bardzo. I ten trening siłowy bardzo lubię do dzisiaj. Natomiast no to były dość intensywne ćwiczenia, ale to była też kwestia też zmiany diety. Ja zrobiłam coś, co zazwyczaj eksperci teraz odradzają. Ja z dnia na dzień zmieniłam sposób jedzenia. Wykluczyłam z diety wszystkie rzeczy, które mi nie służyły. Ale to skąd ta wtedy też była praca, rozumiem, poza trenerem, jeszcze też z dietetykiem, tak? Czy sama to było, jakby trener, sama wymyśliłaś? Nie, trener mnie prowadził. On mi te pierwsze tygodnie i tak naprawdę miesiące tego okresu, w którym dochodziło do tej zmiany, to były pod opieką trenera. Ale ja też zaczęłam wtedy dużo czytać, ponieważ jestem dziennikarką, lubię wiedzieć. Zaczęłam zgłębiać temat. I tak narodził się też pomysł w trakcie tego pierwszego roku mojego, narodził się pomysł na tę pierwszą książkę, bo brakowało mi wiedzy. Ja przesiadywałam na forach dla kulturystów, na jakichś takich grupach, gdzie szukam wiedzy. No właśnie, to powiedz mi, Aldona, no wydaje się, że tej wiedzy w sumie jakby jak się mówi zawsze, że ona jest dostępna, szczególnie teraz jakby właśnie jak jest internet. No to, ja zaczynałam kilka lat temu, kiedy nie było jeszcze tylu książek na temat zdrowego stylu życia, takich dla kobiet, kiedy nie było takiej, w zasadzie wiedzę swoją czerpałam z forów dla kulturystów. Ja chciałam wiedzieć, jak należy jeść. Oni byli dla mnie też takim wzorem. Czyli jak już coś robić, to tak wiesz, na maksa, co nie? Żeby się w to... Tak, chciałam wiedzieć wszystko i postanowiłam, że zrobię taką książkę. Ja ją zaczęłam pisać wtedy też po to, żeby siebie samą motywować. Słuchaj, to może od razu pokażemy tą książkę, a ty opowiadaj, bo ja tu, że tak powiem, zaraz ją dodam. Ja tę książkę zrobiłam z ekspertami wtedy, postanowiłam, że ją zrobię z ekspertami od sportu zawodowego, którzy pracują z zawodowcami. Ona była podzielona na części i poruszała tematy, które mnie wtedy bardzo interesowały i na które ciężko było, chciałam, żeby to było takie kompendium wiedzy dla osoby, która chciałaby zmienić swoje życie. To jest ta książka właśnie, okładka. Jedz, ćwicz, chudnij i nie poddawaj się. Nie poddawaj się, tak. Zaprosiłam do współpracy przy tej książce swojego trenera ówczesnego. Zaprosiłam psychologa sportu, który pracował z zawodowymi sportowcami i sam też uprawiał sport. Zaprosiłam dietetyka, coacha żywienia, z którym rozpoczęłam później dłuższą współpracę. Zaprosiłam sportowca, który trenował. Czyli ludzi, którzy ciebie otaczali tak naprawdę, którzy tobie pomogli osiągnąć te cele. Dzięki zbieraniu jakby informacji do tej książki też sama się wiele rzeczy dowiedziałam, nauczyłam, łatwiej mi było ćwiczyć, łatwiej mi było zrozumieć pewne rzeczy, które zachodzą też w organizmie w trakcie treningu, no bo jednak osoba, która nie ćwiczy całe życie, ostatni raz robiła to na WF-ie w liceum, nagle się zaczyna dowiadywać nowych rzeczy o swoim organizmie, jak on reaguje, pewne reakcje organizmu zaczynają cię zaskakiwać, nie jesteś przygotowana na niektóre rzeczy, niektóre to w ogóle są szokiem, że coś się dzieje takiego. Jesteś nastawiona wyłącznie na progres, tymczasem ten progres nie ma jakby linią ciągłą. Progres postępuje, natomiast to nie jest tak, że ten progres cały czas jest taki sam, tak? W pewnym momencie się zatrzymujesz i musisz być przygotowana na to. Ja nie byłam totalnie przygotowana na tego rodzaju rzeczy. Wydawało mi się, że będę chudła, po prostu chudła do momentu, w którym będę zadowolona. Tak nie jest. Tak się, ciało się cały czas zmienia. Ja ćwiczę cały czas teraz, nadal, od tamtej pory, to już kilka lat, 5, 6 prawie, regularnie i dość intensywnie i moje ciało cały czas się zmienia pod wpływem tych treningów.
Czyli teraz rozmawiamy o tym wczesnym jakby okresie, kiedy tak, po prostu tak. nastąpiła ta zmiana w twoim życiu i to był taki bezpośredni, można powiedzieć, impuls, żeby tak. podzielić się wiedzą, podzielić się tym twoim doświadczeniem, żeby coś właśnie jakby też dla innych była to motywacja i inspiracja, tak? Tak, ja wtedy jak zaczęły się pojawiać pierwsze efekty tej zmiany, to koleżanki na przykład pytały mnie, jak mi się to udaje. Jak to zrobiłaś, prawda? Bo to zawsze to tak dzieje. Działa. Tak, 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 jak to zrobiłam. I to też była dodatkowa jakby inspiracja do tego, żeby... I to też mnie motywowało, tak? Bo widziałam, że inni zauważają efekt. To jest świetna motywacja w ogóle, żeby zacząć zdrowo żyć. I ja wtedy miałam inny cel niż mam teraz trochę. Ja wtedy się kierowałam też trochę jakby kwestiami zdrowotnymi, ale też chciałam lepiej wyglądać, być szczuplejsza, zgubić parę kilogramów. Zakładałam, że zgubię ich 5, zgubiłam ich 15. Wydawało mi się na początku, że 5 to będzie wystarczająco i że super w ogóle będzie, jak zgubię te 5. W tej chwili mam zupełnie inny cel. Ja nie dążę już do tego, żeby mieć jakąś idealną sylwetkę. Ja chcę się dobrze czuć sama ze sobą. Chcę być zdrowa, chcę być w dobrej formie, chcę mieć siłę na co dzień, na to, żeby sobie komfortowo żyć i nie wyobrażam sobie życia w ogóle bez sportu w tej chwili, tak? Nie ma dnia, żebym nie ćwiczyła, ponieważ pandemia też sprawiła, że ja zmieniłam jakby swoje zainteresowania sportowe siłą rzeczy. Siłownie są zamknięte, więc nie mogę trenować na siłowni. Na początku pandemii ćwiczyłam w domu, robiłam treningi takie siłowe w domu. No i zaczęłam biegać. Wróciłam do biegania, którego nie lubiłam wcześniej. Namówiła mnie do tego moja siostra, której jestem wdzięczna. Właśnie, lecimy już trochę, ale tak naprawdę to jeszcze ten moment tak mnie interesuje zawsze właśnie, jak to udało się temu trenerowi i tobie też tak naprawdę przede wszystkim, no tą motywację jakby na tak ją, że tak powiem, ukierunkować, że z tego niechcenia i z tej osoby, jak mi opowiadałaś, która przede wszystkim lubiła książki, które za tobą piękne, i to wszystko jako dziennikarka raczej to właśnie to jest tryb siedzący, i że przeszłaś w tryb no, kobiety, która właśnie chce poruszać innych, no bo twój portal, po to przecież przede wszystkim ma taki cel, tak? Czyli żeby pokazywać właśnie, jak można to zrobić, więc jakby tak, tutaj chcieliśmy odpowiedzieć, tak, jaki to jest ten moment i co to było, że właśnie no, tak cię zmotywowało, bo ta motywacja w sumie zawsze jest chyba najistotniejsza. Ja teraz też na początku roku rozmawiałam z twórcami aplikacji Wika właśnie o motywacji, która jakby w aplikacji, żeby ją utrzymać, żeby być w tym kontakcie. Bo to jest niezwykle istotne, żeby po prostu nowe nawyki umieć wdrożyć w życie. Tak. Więc jestem ciekawa u ciebie, jak ty, co na wpłynęło. Tak, to jest tak, że po pierwsze ten trener, z którym wtedy zaczęłam ćwiczyć, nie pozwalał mi rozmawiać na treningu. Nie dawał się zagadywać. I akurat miał dość ciężki charakter, więc denerwował się, jak próbowałam odmawiać. Motywator, taki ktoś, tak, kto... Tak, to ja potrzebuję i potrzebowałam wtedy takiej osoby, która stanie i powie, masz to zrobić, nie ma dyskusji, nie dyskutuj, nie interesuj się, rób i będzie efekt. I to poskutkowało, tak? A książka się dlatego pojawiła, że nie mogłam z nim rozmawiać. Mam informacji więcej, więc to była dodatkowa motywacja, ta książka, tak? Poza tym to jest też tak, że jak zobaczysz, że jest efekt, ktoś nad tobą stoi, ktoś cię pilnuje, pyta, jak zjadłaś, co zjadłaś, pyta, czy jesteś przygotowana do treningu, jak się czujesz na tym treningu, widzisz efekty tej współpracy, a jeszcze dodatkowo lubisz tę osobę, z którą ćwiczysz, my się polubiliśmy po prostu i te treningi były dzięki temu przyjemne. Mimo tej surowości. Proszę? Mimo tej surowości, jak mówisz. Mimo surowości, tak.
Rozumiem. Myślę, że to wszystko razem zadziałało. Różne jakby czynniki miały na to wpływ. To jest też tak, że jak prowadzi cię ktoś, kto nie jest zaangażowany też w twoją aktywność, tak? W to, że przyszłaś, że chcesz coś zmienić w swoim życiu, tylko po prostu traktuje to jak, nie wiem, godzinę odbębnioną z kolejnym klientem, to też nie będziesz miała jakichś ekstra efektów z tego. Ja miałam szczęście później do trenerów. Teraz też mam fajnego trenera, do którego mam mega zaufanie i z którym się super ćwiczy. I od czasu do czasu korzystam, ja ćwiczę sama głównie, ale od czasu do czasu korzystam też z jego pomocy, dopóki były czynne siłownie, do konsultowania po prostu pewnych rzeczy i treningów i wspólnie wykonywanych, tak? No właśnie, ale ta sama przemiana jakby twoja, czyli w tym sensie i ta fizyczność, to nie jest jedyny element tak naprawdę tej zmiany, której doświadczyłaś, w nie, sensie nie. Zmiany na dobre, bo tu trochę zaczęliśmy już o tych czasach pandemicznych, ale to tak naprawdę był też impuls do w ogóle zmiany, no właśnie. Zmiany wszystkiego tak naprawdę, bo jakby zmiana fizyczna jest zawsze impulsem do tego, że chcesz do pociąga za sobą zmiany w innych aspektach twojego życia, tak? Mhm. Jeżeli czyli to jest taki schudniesz, czynnik pierwszy po prostu. To jest taki czynnik, może... taki impuls, który daje ci po prostu impuls do zmiany w życiu w ogóle. Po pierwsze, jeżeli zmienia się twój wygląd, ludzie cię komplementują, mówią, że super, wyglądasz, schudłaś, w ogóle jest okej, ty sama czujesz, że jest okej, zaczynasz się lepiej czuć, to buduje też pewność siebie trochę, tak? Nie trochę, nawet bardzo buduje pewność siebie i ma wpływ na wszystkie dziedziny twojego życia. Chcesz inaczej wyglądać? Ja zmieniłam styl ubierania się, wróciłam do jakby do stylu ubierania się, który miałam przed ciążą. Mhm. Dawne takie trochę ja, prawda? Wcześniejsze, to jest takie trochę odkrywanie, wiesz, Ofiarałam siebie. Się jakby, tak. To jest też tak, że inaczej się zachowujesz, inaczej ludzi traktujesz, masz więcej pewności siebie, masz więcej radości w życiu, tak? Masz też więcej siły i potrafisz tę siłę jakby znajdować w sobie. Mhm. Nawet jeżeli masz słabszy dzień, to jakby uprawianie sportu sprawia, że ty zupełnie inaczej patrzysz na ten dzień, niż gdybyś patrzyła leżąc na kanapie i zastanawiając się, o, nie jest dobrze dzisiaj. Mhm. Słuchajcie, ja nie będę, ja przepraszam Cię, Aldo, no ja nie będę pytać, czy mnie słychać, czy mnie widać, bo myślę, że gdyby nie było tak, to byście nam dali znać, ale dajcie znać po drugiej stronie. Pozdrawiam wszystkich, którzy jesteście z nami. Dajcie znać, co w Waszym życiu ostatnio się zmieniło, albo co planujecie też zmienić, czy znacie to, co, a może ktoś Aldony książkę, albo to, co robi w jakiś sposób też, bo to nie tylko jedna książka, zaraz jeszcze powiemy, bo masz plany, prawda, przecież następne też właśnie, to może nam to chociaż troszeczkę... Mam cały czas plany. No właśnie, więc to właśnie a Aldona, to jest ta energia, którą tak, Agnieszka mówi, że słychać, cudownie, pozdrawiamy Agnieszkę też w Warszawie, super. Jesteście blisko siebie, nie wiem jak daleko. Dobra, super Aga, że dałaś znać, dajcie jeszcze znać właśnie może z jakiś, Aga wiem, że też ćwiczy, więc wiesz, to jest kolejny może tutaj impuls dla ciebie, jakiś jak to zrobić też długoterminowo. Znam te problemy, cudownie, no właśnie, znaczy może nie cudownie, ale w tym sensie, że fajnie, że dajesz, wiemy, o czym mówimy, że dajesz właśnie, tak, myślę, że sporo z nas, nie chcę już tutaj jakoś uogólniać bardzo, że ma podobne rzeczy, no ja mogę ja myślę, też że wiele kobiet po prostu miało ten problem i miało ten no to ma, jest problem, czasami, tak? Często, i braku wytrwałości mam... i tego załamywania się i tego wracania, przecież każda z nas po prostu przetestowała w ciągu swojego życia, nie wiem, kilkanaście diet różnych. Skąd no to się właśnie, jak to zrobić? Słuchaj, że no właśnie, że to już będzie, że nie trzeba będzie tego robić więcej razy. To
w twoim przypadku to była osoba, która ciebie przekonała, tak? Tak, ale ja później zaczęłam się interesować w ogóle jedzeniem i tak naprawdę nauczył mnie jeść kto inny zupełnie. Nauczył mnie Kuba Maurycz, z którym zrobiłam rozdział do pierwszej książki i z którym napisałam później drugą książkę swoją o jedzeniu, ponieważ jedzenie... Ja mam lekką obsesję na punkcie jedzenia, lubię jeść i lubię jeść dobre rzeczy i nie potrafię sobie czasami odmówić też jedzenia, ale dzięki współpracy z Kubą nauczyłam się wybierać zdrowe rzeczy, zdrowe dla organizmu, tak, które są smaczne. Ja nie stosuję jakiejś szczególnej diety w tej chwili, a przechodziłam różne etapy. Jak zaczęłam ćwiczyć, to przechodziłam różne etapy, również takie dość fanatyczne, powiedziałabym, że przez jakiś czas, żeby się nauczyć jakby proporcji jedzenia, ja ważyłam, ja miałam dietę rozpisaną przez dietetyka, ważyłam jedzenie. Zdarzyło się nawet i zdarzało, że wyjeżdżaliśmy z rodziną na wakacje. Nie, no to brzmi po prostu koszmarnie, to w ogóle jakby, chodziłam do restauracji w hotelu na śniadanie i czy tam na obiad i mówiłam kelnerowi dokładnie, ile mam mieć ważyć mięso, które zjem. To pomyśleli sobie wariatka po prostu. Tak, mąż się wstydził, powiedział, że mogłabym sobie odpuścić przynajmniej na czas wakacji, że ciężko ze mną gdziekolwiek wyjść do restauracji. A ty dalej nie, po prostu konsekwentnie trwałaś. A ja po prostu konsekwentnie w tym trwałam i powiem ci, że cieszę się, że w tym wytrwałam, dlatego, że to mnie nauczyło po prostu jedzenia, no, podejścia normalnego do jedzenia. Ja przeszłam ten etap już, ja teraz nie ważę nie ważę tych poszczególnych produktów, ale no to i tu przeskoczyliśmy do kolejnej właśnie twojej pozycji, którą tu widzimy, czyli od takiej, powiedzmy, ogólnej zmiany życiu, jakby aktywności, też jakby zasad związanych z dietą, do właśnie stricte jedzenia, możesz jeść wszystko, czyli zdrowe odżywianie, fakty i mity. I tutaj ja rozumiem, że też jest kompendium wiedzowe, no właśnie, że wszystko można jeść, tylko z umiarem, tak, rozumiem? Jakby, tak naprawdę, chociaż sprzedaj jakąś esencję. Tak, ta książka jest właśnie takim momentem, do którego ja doszłam w ciągu tych pierwszych lat, kiedy zmieniam jakby swój styl życia, to jest taki moment, kiedy tak naprawdę zaczynasz sobie zdawać sprawę, że żadna dieta nie będzie działała, żadne wykluczenia z tej diety nie działają, działa tylko to, żeby wykluczyć jakby nie jeść, od czasu do czasu sobie pozwolić na jakieś drobne takie przewinienia dietetyczne. Jak lubisz pizzę, to nie będziesz szczęśliwa nigdy, jeżeli tej pizzy nie będziesz nigdy jadła. Nie chodzi o to, żeby jeść ją codziennie, ale raz na jakiś czas można sobie na kawałek pizzy pozwolić, na kawałek ciasta, na kawałek, nie wiem, na czekoladę. Ja na przykład jestem uzależniona od czekolady i to nie ma szans, żebym ja przestała jeść czekoladę kiedykolwiek. Rozmawiałam z wieloma ekspertami na ten temat, od żywienia i ostatnio mi jeden z ekspertów współpracujących z MoveMe powiedział, że nie warto się z tym mocować. Czekolada, nie na tym skupiać energię po prostu. Nie na tym skupiać energię, zjeść od czasu do czasu, czekolada jest zdrowa i dobra, tak? Wybrać dobrej jakości czekoladę po prostu, nie jeść byle czego. I nie całą tabliczkę naraz. Tak, tak, no zdarzało mi się kiedyś zjeść całą tabliczkę naraz i to w ogóle było no, mało. No myślę, że każda z nas tam to też mogła doświadczyć. Prawda? Więc ta książka druga na temat żywienia to jest to, do czego ja doszłam, tak, że możesz jeść wszystko i możesz, tylko po prostu musisz wybierać rzeczy, które są dla ciebie zdrowe, tak? Unikać jedzenia wysoko przetworzonego, nie jeść słodyczy takich wysoko przetworzonych, nie jeść fast foodów. Ja na przykład w ogóle nie piję słodkich napojów, w ogóle mi tego nie brakuje, takich słodzonych typu tam gazowanych, tak? Soków z kartonu. Ja nie pamiętam, jak spróbowałam ostatnio trochę soku z kartonu, to miałam wrażenie, że pije coś totalnie sztucznego. Tak już twoje kubki smakowe się... Tak. Ale to nie jest tak, że ja się umartwiam. No, zdarza mi się zjeść cukierki
jakieś tam żelki, coś takiego, tak? Kwestia jest po prostu tylko tego, żeby trzymać umiar, żeby poza tym, jak już dojdziesz do takiego momentu, przekroczysz taką granicę, kiedy się nauczysz jakby tego swojego organizmu, wiesz, co mu służy, co mu nie służy, to nawet nie masz ochoty wrócić do miejsca, z którego zaczynałaś. To już ci szkoda. Czyli tego, wtedy co już te ryzy po prostu samemu jakby się naprowadzi. Kwestia zbudowania nawyków, tak, tak. No właśnie, to trochę tak opowiadasz o tym, czego sama doświadczyłaś, ale coś było takiego, że no, po prostu nie tylko przeszłaś nad tym właśnie do porządku dziennego, ale właśnie ta misja gdzieś w tobie była, tak? Czyli żeby po prostu przekształcać. Tak, ja nie byłam najlepszym przykładem takiej osoby, której się uda, tak? Ja nie rokowałam. Ja sobie zdawałam sprawę, że ja mam generalnie nie rokuję, nie lubię się męczyć, na spacer to najlepiej samochodem pojechać, wysiąść z tego auta, pochodzić chwilę i wsiąść i wrócić do domu, znowu na kanapę. No to bardzo duży spacer, co nie? Dużo kroków można zrobić. Tak, więc ja nie rokowałam szczególnie, ale ponieważ mi się udało, a znałam wiele kobiet, które próbowały tego samego, to... W pewnym momencie pomyślałam, że skoro mi się udało, no to każdej z nas się może udać, tak? To nie jest, tak, to jest kwestia, ja wiem, że jest ciężko na początku i naprawdę jest ciężko na początku, ale jak się ma wokół siebie osoby, które cię wspierają, które cię motywują, to łatwiej jest przez to przejść. Ja mam, do dzisiaj się odzywają do mnie czytelniczki po tej pierwszej książce nawet mojej. Ona się ukazała w 2016 roku. I ja do dzisiaj mam feedback z tej książki i piszą do mnie osoby, które z niej korzystają cały czas. Więc myślę, że... Że stanowi takie no, uniwersalne tak, gdzieś odniesienie, tak, zebranie, tak? Tak, tak. Że ona jest przydatna, że to jednak te moje doświadczenia... komuś służą i to mnie też napędza teraz do pracy i stąd też pomysł na ten portal, który... No właśnie, zaraz o portalu jeszcze, ale tak naprawdę, Aldona, ale musimy trochę tak jakby powiedzieć, bo przecież też jest tak, że właściwie te zdrowy styl życia no jest teraz często tematem w ogóle mediów szeroko. Tak, to jest modny temat, zwłaszcza w pandemii. Jest przecież tyle no, znanych i celebrytek i osób, które też się tym zajmują, a myślę, że twoja książka jest też ciekawa z tego względu, że ona pokazuje po prostu historię kobiety, która właśnie sama tego doświadczyła, tej przemiany. Ja jestem zwykłą kobietą, tak? Ja nie jestem ani trenerką fitness, ani nie aspiruję do tego, żeby być trenerką fitness. Ja po prostu... chciałam zrobić coś, co będzie przydatne dla kobiety, która jest czynna zawodowo, której pomoże połączyć to jakby pracę zawodową z aktywnością fizyczną, tak? Że uda się to wszystko razem zespolić, że nie będzie musiała gotować osobno dla siebie i dla rodziny, co będzie dodatkowo zajmowało czas, tak? No bo czasami właśnie nawet jak ja pamiętam, przepraszam, że ci przerwę, to właśnie czasami jak się mówiło też o dietach, że, czy też w ogóle o zdrowym stylu, że to jest właśnie wymaga nie wiadomo jakich poświęceń, że jakby robienie zakupów, czy też przygotowywanie tego wszystkiego, to jest po prostu czas, którego tak naprawdę na co dzień nie mamy jako osoby na przykład zajmujące się też wychowaniem dzieci, czy też w ogóle innymi też tematami, więc jakby no to jest niezwykle trudne, zawsze się takie wydaje, a ty bardzo to jakby w przystępny sposób przedstawiasz i pokazujesz właśnie, że można, że to jest dla każdego. Że to się nie obyło bez wojny domowej, tak to nazwijmy. O jacie, co? To jest tak, jak ja zaczęłam się koncentrować na tej swojej przemianie i na tym, że będę inaczej jadła, że zaczynam więcej ćwiczyć i tak dalej, to moja rodzina się wtedy buntowała. To nie było tak, że ja słyszałam, że się przestałam zajmować nimi, że myślę wyłącznie o sobie. Ale to rzeczywiście jest... tak było, czy po prostu tak. To było ich wrażenie? Tak było. Musiałam odstawić pewne rzeczy, żeby znaleźć czas dla siebie.
Ale przyzwyczaili się do tego. Teraz funkcjonujemy od dłuższego już czasu razem, na zupełnie innych jakby zasadach. Moja córka jest aktywna fizycznie, uprawia sport. Przywiązuje też dużą wagę do tego, co je. To samo jest z mężem, chociaż z nim jest ciężko. No ale właśnie, to jest świetne pytanie, bo tu Marcin zadał. Czy to czasem nie oznacza transformacji, musi być poddana cała rodzina? No, myślę, oczywiście, że punkt. Że tak. No, ale to taki. Z korzyścią dla całej rodziny. To jest zawsze z korzyścią. Kobiety zawsze wiedzą lepiej. No, to wiesz, to takie już teraz będzie, że tutaj narzucone, no, ale rozumiem, dla dobra, dla dobra. Narzucone dla dobra, tak, 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 oczywiście, że tak, ale to jest tak, że no, musisz się w pewnym momencie odciąć od pewnych rzeczy i skoncentrować na sobie. Jeżeli będziesz się w kółko koncentrowała tylko na tym, żeby rodzinie było dobrze, żeby dziecku było dobrze, mężowi, i będziesz dbała o wszystkich innych, a nie będziesz myślała o sobie, to nigdy jakby nie przejdziesz tej drogi, bo jakby to się nie sprowadza wyłącznie jakby do uprawiania sportu, powiedzmy, czy do innego rodzaju życia. Chodzi o to, żeby przejść całkowitą jakby przemianę w myśleniu też o sobie. Mamy od tej chwili, chyba patrzę, że konkurencyjne też bardzo w tej chwili strumień informacji o Harym, ale generalnie super, że jesteście też z nami, bo to już dawno było też planowane nasze spotkanie, więc się nie poddajemy. Więc przemiana dotyczyć musi no, nas wspólnie, tak? Czyli Siłą rzeczy będzie dotyczyła najbliższych osób, siłą rzeczy, bo prędzej czy później będą się musieli przestawić. Czyli ta inspiracja po prostu, ale właśnie, ty mówisz, opory były trochę, tak? Czyli były, że były, opory i pretensje. O, ja cię, no ja może nie mam, że tak powiem, aż tak, bo mam trzech mężczyzn, więc oni też mają swoje upodobania. Ja trochę też inaczej, więc tak trochę to jest zawsze siłowanie, prawda, się, więc trzeba to wypróbować i mówisz, trochę ustępstwa niektóre czasami robić, a czasami no, nie dać jakby, i czyli postawić wiesz, na... No, to jest tak też jakby w naszym przypadku, że oczywiście no, mój mąż nie je tego, co ja. Tak, my mamy totalnie odmienne jakby gusta kulinarne również i upodobania. Czyli na dwa albo na trzy garki gotujecie. Nie, on sobie sam robi po prostu czasami jedzenie. Jak, tak, nie ma wyjścia. Słyszycie, ale, dziewczyny, po drugiej stronie da się to zrobić. Da się. A Dona nas do tego zachęca, inspiruje. Potem powie, jak to się też szczegółowo robi, mam nadzieję. Po prostu słuchaj, mówić, że nie masz czasu gotować dzisiaj. No właśnie, a coś trzeba jeść, prawda? A coś trzeba zjeść, tak. Słuchaj, to ja samej książki jeszcze tak szczegółowo nie znam. Jakbyś mogła tylko powiedzieć, tam są też po prostu przepisy, czy to jest generalnie takie bardziej zbiór zasad? Książka wygląda tak. Tak, tak, ja już pokazywałam, tak? Tak, książka jest podzielona na części. Pierwsza część jest poświęcona mitom żywieniowym. Chodziło mi o to, żeby się rozprawić z takimi najbardziej popularnymi mitami typu dieta 1000 kalorii. Wiadomo, że jest, często kobiety sięgają po tego rodzaju jakby metody, zwłaszcza jak na przykład na krótko jest do jakiejś imprezy, uroczystości, nie wiem, wyjazd na wakacje niespodziewany za dwa tygodnie. Coś trzeba zacisnąć pasa. Ogranicza, tak. To nie służy zdrowiu przede wszystkim. To nie jest też zmianą na dłużej, a nam zależy na tym, żeby ta zmiana była trwała. O detoksie, o tłuszczu, czy tłuszcz tuczy, czy wykluczyć tłuszcz z diety. No, fajne rzeczy. Z Kubą zrobiliśmy, myślę, że bardzo fajną książkę, ona też została dobrze przyjęta, ona była bestsellerem też przez dłuższy czas na liście Empiku. No, jestem zadowolona z tej książki. No super, sama do niej zaglądam i sama do niej sięgam też czasami. W książce są przepisy też, to są autorskie przepisy Kuby Mauricza.
I to są przepisy, zależało mi na tym, żeby to były łatwe rzeczy do przygotowania, żeby nie wymagały wielogodzinnego stania w kuchni przy garnkach, tylko żeby to były takie rzeczy, które może każda z nas łatwo zrobić i ten. Jest też jedna ja, część... Przepraszam, tak. Aldona, jak mi się od razu kojarzy, jak powiedziałaś proste rzeczy, to jak zawsze patrzę na przykład jak na programy kulinarne, jak Jimmy Oliver po prostu gotuje, no to po prostu czytam właśnie Nigella wcześniej, czy właśnie jak ludzie, którzy robią to profesjonalnie, to przecież tak. To jest wszystko takie, że tak powiem, tak, oni tak lekko się unoszą. Są naprawdę łatwe, dlatego że ja nie lubię za bardzo gotować. Mi szkoda czasu na gotowanie. No właśnie, jesteś idealną po prostu, wiesz, jakby odzwierciedleniem, można powiedzieć, większości z nas. Jest pytanie od Marcina, ale ja myślę, że to jest szeroki temat. Jakbym cię mogła tylko prosić o bardzo jakby takie tak zwane ogólne, no bo tutaj się to można na ten temat bardzo szeroko. Co sądzicie o posiłkach przygotowanych przez profesjonalne firmy cateringowe? No jak robią dobrze? Ja korzystałam dość długo z firm cateringowych różnych, rzeczywiście, bo nie miałam totalnie czasu, ze względu jakby na intensywność swojej pracy, nie miałam czasu na gotowanie, więc swoje rzeczy miałam w cateringu na przykład przez dłuższy czas. To jest jedna rzecz mnie, po jakimś czasie trzeba zmieniać te cateringi, bo one się nudzą jednak, jest jakaś powtarzalność tych posiłków, tych smaków, każdy z nas ma też jakiś indywidualny smak, więc trudno trafić na coś, co ci będzie przez dłuższy czas odpowiadało. Zniechęcała mnie jedna rzecz do tego, ilość plastiku, który przy okazji... No właśnie, to jest w tej chwili chyba... Tony plastiku, to, plastikowych pudełek, styropianowych pudełek, worków foliowych, w które to było owijane i tak dalej, i tak dalej. To było rzeczywiście zniechęcające. Natomiast uważam, że catering jest bardzo dobrym, gotowy catering jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo pomaga też pewnych nawyków żywieniowych się. Ja się zastanawiam, nawet. Teraz mi przyszła taka innowacja, że tak powiem, szybko do głowy. Nie wiem, na ile ona jest możliwa, ale w tym sensie, że jeżeli to jest jakby stałe zlecenie, to przecież te firmy mogłyby stosować chociażby szklane, że tak powiem, opakowania. Firmy, które stosują w tej chwili, tak, tak, ale to podnosi oczywiście koszt. Szklane opakowania, tak. I wymienne jest, nawet kwestia, to jest po prostu... Są firmy, które też używają ekologicznych opakowań. No tak, to są. Ale to są wcześniej jakby... wtedy tego nie było. Wtedy było wszystko pakowane w pudełka. Mi też przeszkadzała jedna rzecz w cateringu. To, tak, to było jest mega Agnieszka wygodne. Mówi, że są jak najbardziej opakowania tak, eko. Tak, są eko. No szczególnie właśnie teraz w pandemii to jest dobre pytanie, bo przecież tak wiele z nas też jakby no, w różny sposób też ta praca stała się takim też ciągiem, więc jakby robienie i zakupów i tak dalej, wszystko się dość skomplikowało. Mam nadzieję, że nas lockdowny już nie będą aż tak nękać, chociaż nie wiadomo, co to będzie jeszcze, ale w każdym razie przygotowywanie zdrowego żywienia, no jak najbardziej trzeba uprościć, czyli że wykonywać je po prostu w domu, o ile się da. Oczywiście tak, jest jakby tak. Kropka. Ja w tej chwili praktycznie wyłącznie, zdarza nam się jadać, zamawiać rzeczy, jak mam więcej pracy albo nie mam ochoty gotować. Natomiast staram się gotować w domu. I w ciągu pandemii przestawiliśmy się totalnie na takie domowe jedzenie i na maksymalnie proste i domowe jedzenie. No jasne, to jest... Pandemia w ogóle się przysłużyła, powiem ci, też w moim przypadku. No jakby jeszcze jakie zmiany jeszcze? No? Takie, że spędzam mnóstwo czasu na dworze, bo zaczęłam biegać. Jeśli nie biegam, to wychodzę przynajmniej na godzinę, żeby zrobić marsz szybki, na spacer. Nie spędzałam nigdy tyle czasu na powietrzu, jak w pandemii. To bardzo dobrze robi, bardzo dobrze. Czyli to jest taka trochę zmiana też wymuszona pandemią. Wymuszona, tak? Ale taka naprawdę zmiana na dobre. Ja myślę, że to poprawiło znacznie komfort życia mój. Też trzeba wziąć pod uwagę, że my teraz więcej siedzimy, więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej, bo większość z nas pracuje przy komputerze, więc trzeba robić przerwy tak naprawdę, trzeba wychodzić i starać się trochę ruszać, bo tego ruchu mamy dużo mniej niż przed pandemią.
Sitting is a new smoking, tak zwane. To już można właściwie wdrukować wszyscy, żebyśmy tego jednak unikali, a jak już nie unikali, to już w tym sensie, żeby właśnie balansować to aktywnością. Ja też od grudnia jestem bardziej aktywna, co prawda to właśnie przede wszystkim ciekawi mnie właśnie perspektywa innych ludzi, ale sama staram się też trochę pewnych rzeczy wdrażać. To teraz jeszcze musisz o swoim kolejnym też dziecku szybko opowiedzieć, bo to właśnie była kolejna zmiana, czyli portal MoveMe. Jaki tutaj cel ci przyświecał i właśnie co udaje się robić w tym zakresie? Do kogo chcesz jakby i kierujesz też te po prostu treści? Ja tutaj właśnie pokażę może, to jest adres. Portal, który założyłam, jakby to jest konsekwencja jakby tych zainteresowań moich dalej, tak? Ja myślałam o tym, żeby się tym zająć po wydaniu pierwszej książki. Nie miałam wtedy za bardzo czasu, pracowałam, jednak wymaga to dużego zaangażowania i czasowego i postanowiłam to założyć i zrealizować jakby ten pomysł po odejściu z wydawnictwa. Zajmuję się tym od pół roku pracowałam nad tym, żeby to wypuścić. To jest dokładnie takie, jakie chciałam, żeby było. Są tam, to jest portal ekspercki przede wszystkim. Moim celem jest, żeby dostarczać takiej wysokiej jakościowo, merytorycznie wiedzy eksperckiej z zakresu zdrowego stylu życia, dotyczącej odżywiania właściwego, dotyczącej treningów, sportu. Są też rzeczy lifestyle'owe na portalu oraz są rozmowy z ludźmi, z gwiazdami. Stałe elementy, no inaczej się stałe nie da. Stałe elementy, tak, z gwiazdami i z, powiedziałabym, z ciekawymi osobami, które niekoniecznie miałyby szansę na pokazanie się w takiej kolorowej, mainstreamowej prasie, natomiast robią fajne rzeczy w życiu i jakby swoim życiem dają taki dobry przykład do tego, że mogą być inspiracją dla innych, tak, tym co robią. Generalnie staram się, misją, jakby moją misją jest cały czas zachęcanie kobiety do zmiany. To jest portal adresowany do kobiet. I szukam takich bohaterów i takich tematów, które właśnie mogą być inspirujące, które są inspirujące dla mnie. Przede wszystkim, natomiast mogą być inspirujące dla innych. Okej, czyli podobnych sobie trochę, tak? Tak, w tym podobnych sensie, sobie, tak? Jasne. Mówisz, że jest to wiedza ekspercka, czyli że w tak, każdej ja chwili można... Tak, współpracuję z lekarzami, współpracuję z ekspertami odżywienia, z ekspertami od aktywności, nie wiem, treningów, sportowcami. Także zależy mi na tym, żeby to były takie naprawdę sprawdzone informacje. I żeby... Czyli w każdej chwili można po prostu tam sięgnąć, jest to portal, tak, więc tam są treści ogólnodostępne, tak? W tej chwili. Jeszcze jest pytanie od Marcina, to w takim razie siłownia czy bieganie? No nie wiem, czy się Marcin, siłownia, ale bieganie też jest okej. Lubię biegać. Prawda? Zaczęłam biegać dzięki mojej siostrze, jestem jej, już wspomniałam o tym wcześniej, jestem jej dozgonnie wdzięczna za to, ona mnie namówiła, pamiętam jak biegałyśmy pierwszy raz, jak mnie wyciągnęła na bieganie, nie wiem ile to trwało, 40 minut i pamiętam jak narzekałam przez cały ten czas, kiedy biegałyśmy, to narzekałam, że po co ja to zrobiłam, po co wyszłam, po co mi to, że nie dam rady, że nie ten, minął rok. Równo od tego, ponad już rok, od tego naszego wspólnego biegania i im dłużej biegam, tym bardziej nie żałuję, że zaczęłam. No właśnie, najtrudniej zawsze jest zacząć. Ja co prawda bieganie póki co nie wdrażam, bo samo chodzenie na razie mi wystarcza, dość takie też intensywne, ale znaczy intensywne na tyle, na ile jakby daje radę, o tak powiedziałabym to, ale każdy ruch jest lepszy niż tak zwany zero ruchu, prawda? Siedzenie na kanapie, tak.
Oczywiście, więc że tak. Ja bym powiedziała Marcinie, że kwestia jest zawsze, żeby było to właśnie poruszenie i temu Aldona, że tak powiem, myślę, że się zgodzi, tak? Czyli żeby przede wszystkim się ruszać, a już jaka forma, to już kwestia dostosowania, bo też... Ważne, żeby to robić regularnie, tak? I żeby właśnie. Nawet jak się nie chce wyjść, to żeby wyjść, bo nigdy nie będziesz żałowała tego, że wyszłaś. Nigdy. Możesz mieć najsłabszy dzień w życiu, może ci się nic nie chcieć. Jak najbardziej ci się nie chce, to wtedy to zrób. No właśnie, wtedy to masz też największą satysfakcję. W taki sposób prosty też to przedstawiasz, bo tak jak też mówiłaś wcześniej, że samo wyjście no to jest po prostu otworzenie się, że to można robić po prostu tak, a nie, że nie wymaga nie wiadomo jakich też zabiegów przygotowujących, tak, czy stroju. Tak. Tak, chodzi o to, żeby wyjść, nawet jak nie idziesz biegać, nie musisz biegać od razu, idź na spacer, niech to będzie zwykły spacer, niech to będzie pierwszy, niech będzie wolnym spacerem, ale spędź na dworze trochę czasu i zobaczysz, jak to dobrze na ciebie wpływa. Jest właśnie komentarz od Justyny, że chodzenie najbardziej naturalny ruch, prawda? Więc idealnie, no od czegoś zawsze trzeba zacząć, no i jeżeli to będzie po prostu tak ułożone cyklicznie, to wejdzie bardziej w nawyk. I wtedy to już nawet super trener nie będzie potrzebny, prawda? Dokładnie, dokładnie. Bo my tym będziemy tym trenerem, bo to myślę, że to ja bym chciała może to tak teraz nie, że generalizować, ale to jednak do tego się sprawdza, że to sprowadza, przepraszam, że my musimy nadać ster temu wszystkiemu i my jakby Sprawczość po prostu znaleźć w sobie i być dla siebie taką siłą sprawczą, tak? Żeby ta regularność, jeśli się podejmie na przykład aktywność fizyczną i ta regularność, ona potem sprawia, że ty nie wyobrażasz sobie tak naprawdę dnia bez tego. Źle się czujesz wtedy, jak nie poćwiczysz. Ja nie mówię o takim uzależnieniu na przykład od treningów na siłowni. Ja mówię o tym, że twoje ciało potem się też domaga tego. Ciało i umysł, prawda? Bo to ciało wszystko głowa, połączone, przepraszam. Justyna jeszcze skomentowała, wspaniale powiedziane, że nigdy nie będzie żałować się wyjścia. Więc nawet nie patrząc teraz u nas dzisiaj, znowu spadł śnieg, nie wiem jak w Warszawie, ale no u nas się znowu szykuje, może nie na długo, ale w każdym bądź razie to już też pewnie znacie, ale w tym sensie, że nie ma złej pogody, tylko złe ubranie, więc jakby pogodą się nie ma co, że tak powiem, wykręcać, tylko właśnie wdrażać te wszystkie rzeczy, czerpać z tych rzeczy, które właśnie dają przykład, taki jak twoje książki, twój portal, to wszystko, co robisz. No i właśnie, i czas też na nowe wyzwania. W tej chwili to już mi zdradziłaś, że piszesz też kolejną książkę, tak. Że ta pandemia jest też takim czasem, może nie kwestia intensywnej, ale pracy w każdym razie nad czymś nowym, tak? Tak, tak. Piszę kolejną książkę i to będzie... Troszeczkę. Tak, to będzie książka też o aktywności fizycznej, o zdrowym stylu życia. Ale to będzie też o tym, jak taki styl życia aktywny, zdrowe odżywianie mogą sprawić, czy mogą zapobiec chorobie. Tak? Są jednym z elementów, które profilaktyki i jakby... Nie wiem, że my mamy wpływ też na to, tak? Nie chciałabym zdradzać szczegółów, natomiast... Właśnie, tak jakoś ogólnie powiedzieć, bo przecież wszystko jeszcze przed informacją. Książka się ukaże jesienią, we wrześniu jest zaplanowana premiera. To będzie też książka napisana z ekspertami, będzie poruszała też temat zdrowego stylu życia, ale właśnie jako jednego z elementów profilaktyki. I jakby będzie też zachęcała do tego, żeby podjąć zdrowy styl życia, że to jest nasze jakby narzędzie do tego, żeby utrzymać się w zdrowiu. I wracając jakby do początku naszej rozmowy,
mnie się zmieniły priorytety w ciągu tych kilku lat, tak? Ja zaczynałam po to, żeby schudnąć, żeby lepiej wyglądać. W tej chwili ćwiczę po to i prowadzę aktywny styl życia i pilnuję tego, co jem, po to, żeby być jak najdłużej zdrową. Żeby się dobrze czuć, żeby mieć energię, żeby mieć power na co dzień, żeby mieć siłę. Staram się też wysypiać. Prowadzę zupełnie inny styl życia, niż prowadziłam kiedyś. I to jest też istotne, żeby umieć odpoczywać. Ja nie umiałam kiedyś odpoczywać. Ja spałam po 5 godzin, po 6. Czyli nadwyrężałaś swoje, że tak powiem, zasoby, to się mówi, tak pięknie. Ja byłam permanentnie przemęczona, tak. Permanentnie przemęczona. Dlatego mówię, że ta pandemia też wpłynęła w fajny sposób na mnie. Miałam niebywały komfort w tej chwili życia. No, bez takiego ciśnienia, bez napięcia. Robię rzeczy, które lubię robić. Mam ten komfort, że mogę je robić sobie spokojnie. Mogę pisać, co uwielbiam. Robię wywiady z ludźmi. Robię to, co kocham, tak? A do tego jeszcze ćwiczę. I się dobrze czuję. No właśnie, Aldono, tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem, tak zwaną antenę, że rzeczywiście jest to komfortowa sytuacja, ale nie wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, bo pandemia, no to też jest jakiś banał, ale że jednak wpłynęła bardzo niezwykle intensywnie na nasze zdrowie psychiczne i to będzie oddziaływało na też wiele lat. Tu mówi się o osobach dorosłych, ale to my jesteśmy ukształtowani, no ale przecież dzieci, młodzież, to są wszystko jakby rzeczy, które, czy masz jakieś takie też informacje, czy w ogóle wśród tych tematów też pojawia się to, czy potrafimy o naszych problemach tego typu mówić z innymi ludźmi. Niedawno była też Dzień Depresji, która w tej chwili stała się przecież tak wielką plagą. Czy jest ta otwartość, czy to w ogóle jakby też dostrzegasz jako temat na przyszłość, tak, zajmowanie tak, się. Tak, oczywiście, że tak. Z moich rozmów z bohaterami na przykład wywiadów, czy z ludźmi, z którymi współpracuję na co dzień, rzeczywiście wyłania się taki obraz, że jesteśmy w gorszej kondycji psychicznej. Ja sama jestem, miewam słabsze dni, tak, ale dla mnie receptą jest wyjście, dlatego mówię, że warto wyjść. Nawet jak masz najpodlejszy dzień w życiu. Wyjdź, załóż buty, idź na spacer, przejdź się. Wszystko jedno, pada, nie pada, jest minus 10, idź. Na 15, na 20, na 30 minut, pobądź sama ze sobą, przejdź się, skup się, skoncentruj się na ruchu, na aktywności, na tym, że jesteś na dworze i to ci na pewno poprawi nastrój. Może nie będziesz skakała pod sufit, ale wrócisz szczęśliwa i zadowolona. Wrócisz, bo zrobiłaś coś dla siebie i to też to świetnie pomaga, naprawdę. Ja to przetestowałam na sobie, no wiadomo, że w pandemii jak siedzimy w domu, no to nie jest zawsze tak kolorowo i fajnie, tak, że siedzimy i nie musimy o nic się martwić. No miewamy różne dni i w tej chwili większość z nas miewa dużo słabych dni. No i trzeba się jakoś ratować. No muszę to wtedy też... Spacer, cokolwiek, wyjdź na kije. Tak? Zrób coś. Sobie, zrób coś. Tak. Skoncentruj się nie na myśleniu o tym, jak bardzo jest źle. Skoncentruj się na tym, co jest tu i teraz, co możesz zrobić. Na wysiłku. Tak. Dzięki za tą radę, staram się stosować. Mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają, dajcie znać, czy też to wdrożycie, czy może właśnie coś innego. To jest ten moment, że możemy jeszcze chwilę. Aldono, jeszcze mi taka jedno pytanie chodzi po głowie, które muszę po prostu zadać. Słucham, przeprowadziłaś dziesiątki rozmów, jeśli nie setki, z osobami znanymi, które no mają, że tak powiem, bardzo też różne historie życia, ale no jakby doświadczają no sławy tego, że jest to docenienie ich też doświadczeń, ich kariery. Czy w tych rozmowach znalazłaś odpowiedź, jak odnajdywać siłę i moc, kiedy doświadczamy kryzysów? Czy oni w jakiś sposób coś uniwersalnego też mogłabyś jako radę dać? Czy jest coś takiego? Nie. Nie ma jednej uniwersalnej recepty. Myślę, że ile ludzi, tyle
tyle rozwiązań i tyle prób jakby znalezienia najlepszego dla siebie sposobu. Natomiast powiem, ja najbardziej lubię rozmawiać ze sportowcami. Przeprowadziłam rzeczywiście dziesiątki wywiadów różnych. Powiedz kilka nazwisk, może nie wszyscy znają. Na MoveMe jest rozmowa na przykład z Przemkiem Saletą, z którym jakiś czas temu właśnie rozmawiałam. Mnie najbardziej imponują sportowcy, właśnie dlatego, że są zdyscyplinowani, potrafią to mają, to muszą mieć wyrobione. Koncentrować się na tym, tak, to jest dla mnie wzór jakby postępowania w tym zakresie, tak, i od samego początku, jak zaczęłam ćwiczyć, to takie miałam poczucie, żeby właśnie iść w tę stronę, tak, niekoniecznie, żeby się zająć sportem właśnie tak już bardzo mocno, natomiast to jest dla mnie wzór postępowania. Imponuje mi wytrwałość sportowców, to, że potrafią ćwiczyć, zdyscyplinować się. Każda taka osoba uprawiająca sport, imponują mi też na przykład sportowcy niepełnosprawni. No bo to jest dodatkowe doświadczenie, prawda? Tak, tak. Nam, którzy możemy sobie zrobić wszystko, możesz założyć buty, wyjść na spacer, w przypadku takiej osoby, doświadczonej w ten sposób przez życie, nie jest już to tak proste, tak? Dla nas czasami jest to duży wysiłek, to jak sobie pomyślę, że osoba, która jest niepełnosprawna, chciałaby być na naszym miejscu, chciałaby móc wyjść na spacer, móc to robić. I często te osoby, które tak robią, które uprawiają sporty ekstremalne, są niepełnosprawne, jeżdżą na nartach, nie wiem, biegają z protezą. Mnie to fascynuje, siła, którą te osoby znajdują w sobie, żeby to robić. Jestem na takiej grupie biegowej na Facebooku. Jedną z osób, które tam są, które obserwuję i którą bardzo podziwiam, jest chłopak niepełnosprawny, który biega, ze względu na pogodę biega, który ma protezę nogi. Bardzo go podziwiam, naprawdę, i czasami nie mam ochoty wyjść, zrobić, nie wiem, 5-6 kilometrów. I sobie wtedy myślę, tak. No fantastyczna inspiracja, na pewno takich osób jest sporo, super, że pokazujesz to, ja jeszcze tylko pokażę. Ja zrobiłam ostatnio wywiad z Anią Dereszowską, która też jest osobą bardzo aktywną od dzieciństwa, ona została tak wychowana, w ten sam sposób wychowuje swoje dzieci, to była bardzo fajna rozmowa, ona jest pełna energii i taka... Taka rozmowa, która mnie zmotywowała też dodatkowo jakby do tego, żeby ćwiczyć, ale do czego zmierzam? Ania pod koniec zeszłego roku wsparła akcję promocyjną takiej fundacji Avalon Extreme. To jest fundacja, której celem jest zmiana sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych i która... I zmiana postrzegania niepełnosprawności w ogóle poprzez promowanie osób uprawiających sporty ekstremalne. Właśnie. To bardzo mi to imponuje i tak sobie ostatnio myślałam. Ale same właśnie. Tutaj jest, ja też pokazuję po prostu, gdzie można to też znaleźć. Ja tylko szybko przelecę, że tak powiem, z tymi komentarzami. Marcin proponuje kolejną książkę, jak wyspać się w 4 godziny. Nie ma takiej opcji, Marcin. Musisz przemyśleć. Nie ma takiej opcji. Może razem, wiesz, jakoś... Justyna, tak często po chodzeniu na długie dystanse, mimo zmęczenia, czuję jednak energię i siłę, czyli jest konkret, tak? Tak, to prawda, że to tak działa, Justyna. Zawsze dzięki warto bardzo. Jeszcze jest magazyn Bieganie, Terry Fox i jego Maraton Nadziei. To już jakaś tutaj historia do sprawdzenia. Dzięki bardzo za te wszystkie komentarze, że zechcieliście się tutaj też podzielić
tym, więc jakby no, czyli mamy jakby odniesienie na można powiedzieć podsumowanie, czyli że jest takich historii dookoła nas sporo, tylko trzeba po prostu... Tak, jest takich ludzi wokół nas dużo, którzy sięgać. Tak naprawdę mogą być dla nas świetną inspiracją, naprawdę. Nigdy nie wiesz, kto jest obok ciebie. Tak? Nie można nikogo oceniać, ten zawsze trzeba korzystać jakby z tego, co niesie życie. Czyli ta zawsze, jak sobie myślę, ta moja ciekawość i otwartość na ludzi gdzieś prowadzi i tak. Myślę, że fajnie, że ja się bardzo cieszę, że się poznałyśmy, że udało się też tą mnie rozmowę dopiąć, że właśnie tutaj tyle historii i oczywiście wszystkich zachęcamy do sięgnięcia do tych książek bezpośrednio, ale przede wszystkim do czytania też i wracania na właśnie portal, który Aldona no dla nas, osób, które szukają też takich inspiracji konkretnych, powodów, efektów, chęci zmiany coś w życiu. Myślę, że sporo tam właśnie można odnaleźć. Ja zapraszam też do kontaktu osoby chętne, które by chciały, nie wiem, więcej się dowiedzieć na temat zdrowego stylu życia i na temat tego, co robię, to zapraszam do kontaktu. Super, albo no to właśnie... Takie osoby, które potrzebują wsparcia, chętnie pomogę, podzielę się swoim doświadczeniem. Cudowna, Aldona, twoja energia, doświadczyłam tego rozmawiając z tobą któregoś wieczoru, bardzo późno w nocy i dziękuję ci jeszcze raz za tą też otwartość. No, wiele tematów poruszyłyśmy. Myślę, że tutaj o zmianie to można by jeszcze bardzo długo rozmawiać, ale fajnie, że ta historia wybrzmiała i tak wiele jest rzeczy przede wszystkim do robienia, tak? Bo to działanie zawsze musi być, bo z samego rozmawiania to jeszcze prawda. Nie wszystko wychodzi, więc ale ja często od tego się zaczyna. Właśnie, to musi być na początku i też zawsze staram się to podkreślać, że to jest początek, ale też trzeba w tym wytrwać i być właśnie otwartym. No, takie historie w Dniu Kobiet, dedykowana też rozmowa szczególnie właśnie kobietom i zmianom, ale miło, że był też z nami, chociażby Marcin się ujawnił, może byli jeszcze inni panowie. Dziękujemy ja dziękuję za te komentarze, dziękuję za waszą obecność, a tobie Aldono za tą całą rozmowę. Odsyłam was oczywiście do Move Me i mam nadzieję do kolejnych też spotkań. Mimo pandemii można cały czas spotykać się chociażby w taki sposób, albo właśnie przede wszystkim po drugiej stronie dzięki technologiom gdzieś się łapać. I tego przede wszystkim wam życzę. No i byle do wiosny tak zwane, prawda? Czyli że już za chwilę dłuższe dni i będzie już można... Dłuższe. Nie czekajmy na wiosnę, zacznijmy już teraz. No właśnie, i te słońce, i promienie, i ta energia, i wszystko mam nadzieję, że te przemiany bardziej się uda, że tak powiem, wdrożyć. No i za jakiś czas, kiedy będziemy rozmawiać, mam nadzieję, już jesienią, jak wspominałaś o twojej kolejnej książce, i o tym nam więcej opowiesz, co jak i te wszystkie historie, które tam też będą. Powodzenia, życzę ci, żeby to wszystko zgodnie z planem było, no i umawiamy się już na rozmowę jesienią. Tak, oczywiście. Serdecznie cię pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Aldona Sosnowska była dzisiaj moim gościem, redaktor naczelna portalu moveme.pl. Serdecznie pozdrawiamy, dobranoc i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.